teraz to największa japońska nadzieja, Sara Takanashi. Do tej pory w historii letniego Grand Prix kobiet rozegrano 35 konkursów, a Sara Takanashi wygrała 25 z nich, a 30-krotnie była na podium na 33 start. I Sara Takanashi już tutaj szybuje nad zeskokiem skoczni w Wiśle. Walczy o odległość. Piękny, daleki skok. Miała trochę problemów przy lądowaniu. Tutaj ten upadek dość groźnie wyglądający. O Boże, co się tam stało z Sarą? Chyba narta uderzyła ją w twarz. To już się stało za białą linią, czyli nie będzie miało wpływu na ocenę. Tutaj sędziowie nie będą liczyć tego upadku, ale najważniejsze, aby zawodniczce nic się nie stało. Podnosi się o własnych siłach, a zatem miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. To był piękny skok, 133,5 metra, a zatem nowy rekord, jeśli chodzi o kobiety tutaj obiektów Wiśle. Ale no i najważniejsze na szczęście, teraz zdrowie zawodniczki, chyba wszystko dobrze. Tak, skończyło się na strachu, na szczęście mamy 133,5 metra. Nowy rekord skoczni, znów znakomity skok.